Powoli dobiega końca piękny, słoneczny weekend, ale w najbliższych dniach również tego słońca nie zabraknie. Paulina Królak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś niedziela, 21 dzień lutego. Zapraszam na pełne wydanie informacji pogodowych. Przed nami pogodna noc, jednak miejscami możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 0 do 2 stopni, a z południa wiatr powieje słabo i umiarkowanie z prędkością do 20 km na godzinę. Jutro nad ranem także pojawią się zanikające mgły, ale w drugiej części dnia tego słońca już nie zabraknie na terenie całego naszego województwa. Na termometrach od 8 do 11 stopni, a na barometrach 1016 hektopaskali i ciśnienie w ciągu dnia powoli będzie rosło. Biometr korzystny. Dużo słońca również jutro na przeważającym obszarze całego naszego kraju. Nieco więcej chmur na północy, ale padać nie powinno, a najcieplej jutro będzie we Wrocławiu, w Zielonej Górze. Tam termometry wskażą 11 stopni. I wróćmy teraz na teren Wielkopolski. Spójrzmy, co czeka nas w kolejnych dniach. Tak jak wspomniałam, tego słońca nie zabraknie zarówno we wtorek, w środę, jak i w czwartek. Na termometrach w ciągu dnia od 11 do 13 stopni. Nocami temperatura wahać się będzie od 1 do 5 stopni. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.